Cześć, tu Macie, witajcie w kolejnym odcinku z serii House Flipper Luxury. No, my będziemy dzisiaj kontynuować to nasze zleconko. Tutaj mamy zrobić fajne mieszkanko, że tak powiem, z tego magazynu. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. No, ja standardowo zapraszam Was na G2, link macie w opisie filmu. Dodatkowo znowu macie dwa kody w grze do gry House Flipper na Steam do zgarnięcia w tym odcinku. Więc życzę powodzenia. Ułóż płytki podłogowe w jodełkę, ale to się tyczy wszystkie... Nie, to się tyczy tylko tutaj, mam rozumieć, tak? Dobrze, to zajmijmy się najpierw może tym pomieszczeniem. To ma być takie płytki podłogowe. W ogóle w międzyczasie robiłam sobie, słuchajcie, swoje, że tak powiem, zleconko, to znaczy zleconko, dom jeden wykańczałam. No i powiem wam, że jestem rozczarowana, że sami nie możemy zmieniać schodów. Przynajmniej ja nie doszłam do tego, jak to zrobić. No i byłam tym lekko rozczarowana. Dobrze, kup telewizor, moduł. Wiecie co, ja bym najpierw tutaj weszła i postawiła te ściany. Wybuduj ściany, wybuduj górne ścianki. Górne ścianki to mam rozumieć to. Bo jak ja sobie tutaj to zamuruję, to tu bym dała telewizor. Dobra, więc wybudujmy ściany, to są te ściany. Czekajcie, one mają być tu. Tak, tu. Dobrze jest to, ja mam rozumieć, prawda? Jak się stawiało, słuchajcie, bo można było trzy ściany stawiać naraz, prawda? O! Dobra, już odkryłam, jak się to robi, scrollem się przemienia. Dobra, tutaj to mamy. Teraz tak, tu. Tu. Dobrze. Ja się najpierw upewniam, a później dopiero stawiam. Żeby nie było takiej wiochy, jak ja już nieraz robiłam w tej serii. O, punkt umiejętności? Serio? Życie się nie spodziewałam, że ja tu jeszcze jakieś punkty umiejętności mam do rozdania. Zaraz zobaczymy. Ulepszenia w budowaniu. Patrzcie, szybsze budowanie. O 1 metr, 3, 5 ścian naraz. Może szybsze budowanie sobie wezmę. Dobra, teraz tak. Zaraz, gdzie tu ma być? Tu ma być ściana? Nie, tędy ma być ściana. Tu. Dlaczego tak? No dobra. Tak se życzę, tak se zrobię. Tylko teraz, żebym ja tu nie spaliła, muszę... Czekajcie, tak? Tu. Tu. I teraz tu. Tu. Okej. Okay. I teraz jeszcze tutaj ściankę, tak? Nie tam, tu. Tak, dobra. I teraz oni chcą jeszcze te małe ścianki. Tu też mogę więcej od razu? Mogę. Raz. I dwa. No i zadowoleni, patrzcie, aż jestem zdziwiona. A co tu będzie? Nie wiem, co będzie, ale sobie zrobię, tak? Dobrze, zadania. Tutaj też jodełka z tego, co widzę. Cek, pyk. Tutaj w drzwiach też nie będzie jodełka. A tutaj też chcecie jodełkę może? A może jednak nie, no dobra. Będziecie mieli takie. O, proszę. Dobrze, i ułóż płytki ścienne białe. A tutaj co chcecie mieć na ścianach? Białe, no aha, bo to się nie liczy jako białe. Ja bym miała tam wątpliwości. Tutaj drzwi łazienkowe? No dobra. A tak patrzę po tych. Dobrze, zajmijmy się już... Nie, bo po prostu jest tutaj tyle różnych rzeczy do zrobienia, że ja się powoli gubię. Więc tak, tutaj sobie zróbmy to. I zajmijmy się tym pomieszczeniem, powiedzmy, tak? Dobra. Na pewno tak? No, chyba tak. Nie, no bo tutaj mówię, ja te boki ścian bym jeszcze pomalowała. Dobra, jak mi zostanie kasa, to zrobię. No, nie będę im się wtryniać. Dobrze, tutaj ciemno stojący zestaw, zegar, szafki wiszące. Dobra. Weźmy to... Fioletowy może nie, ale ciemno-czerwone ja bym zrobiła. O, blat. Może biały, może jasny,
Wszechbiały. Nie, taki biały bym zrobiła. Detale. Aha, to są detale. Akurat detale bym takie zostawiła. Ale uchwyty może jaśniejsze? Kolor tu czego? O, w sumie tak może być. A te detale? Aha, to tych. A są detale szafek? Chyba nie ma. Dobra, weźmy tak. Na razie, słuchajcie, wstawię to tu. Bo ja nie mam pojęcia, jak i co oni jeszcze tutaj chcą. Więc ja muszę sobie to zobaczyć. Dobra, to tutaj też robimy czerwone, tak jak było. Uchwyty były białe. Drzwi. Bo to chyba zmywarka jest. Dobra, nie będzie biała. I ten blat śnieżny, co był. Zlew. Zlew też dajmy biały. Kran może jasny i będzie. Dobra, powiedzmy, że pasuje to. Czy tam będą mieli może szafkę narożną do kupienia? No tam by się jakaś ten... Teraz zobaczymy, jakie oni tu mają jeszcze szafki. Jest, narożna lewa. Zaraz zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, czerwone uchwyty, chyba białe robiłam. I blat śnieżny, dobra. Okej. I teraz tak, to ma, rozumiem, wyglądać tak. I teraz to ja sobie mogę dołączyć... O tak. No, elegancko, ja wam powiem. Dobra, lodówkę chcę. Lodówkę damy też czerwoną, niech będzie pod kolor, białe uchwyty. No, tu jeszcze jakieś miejsce jest, nie wiem, może śmietnik tam się wstawi czy coś. Zaraz zobaczymy, co to jest. Ciemna szafka. O, uchwyty jasne, blat śnieżny. Aha, to tak, patrzcie, nawet wręcz dopasowane wszystko. Weź tu się podsuń. A ty wejdź tu, gdzie masz być. Zapewne masz być tak. Dobrze, lodówkę sobie też przytulimy do tej szafki. O, dobra. Tam będzie na śmieci miejsce, na jakieś okruszki. Dobra, co tu mamy? Ciemna szafka narożna prawa? A, to ja już wiem, jak oni to chcą chyba zrobić. Teraz zobaczymy. Dajcie to i dajcie śnieżne. Jak prawa, to tak mi się wydaje. Lodóweczka, cyk. Ty, tu, obróć się. Tak. I tutaj miejsce na lodóweczkę. Mogę do tyłu? Nie mogę. O! I elegancko, słuchajcie, to wygląda. Dobra, co wy tu jeszcze chcecie w takim razie? Tutaj też czerwona, biała, szkło. Myślę, że białe będzie lepiej pasować. To teraz tak, no ja bym to chyba nad zlewem walnęła. Jeszcze jakąś wiszącą chcą. To jest narożna, dobra. I też w takim samym... O! No tutaj trzeba będzie to pomieścić w takim razie. Jakoś. Daj tutaj się przytul. O. Będzie. Dobrze, co jeszcze? Żyrandol, tylko jeden. Dajcie biały. Niech to rozjaśni trochę kuchnię. O, jest jeszcze dalsza część. Bardzo dobrze. Przyczepmy to tu. O. Zegar. Dajmy im duży, niech widzą, co się dzieje. Tylko tak... A ja bym go tu przyczepiła. I jeszcze jedną szafkę 40 mają. No, nie, jakoś tak nie ten. Nie po kolei to wszystko robią. Zmieści mi się tu ta szafka? No, zmieści. O. Całkiem sympatycznie to wygląda, muszę przyznać. Włączmy. Jest okej. Dobra. I mówię, jak nam dużo kasy starczy, to ja to wszystko jeszcze na biało sobie pomaluję. Dobrze, teraz tak, wiszący telewizor. No, ułóż wiodełkę. Telewizor, ja bym go właśnie dała tu. Dobra, spoko. Teraz tak, krzesło, narożnik, stolik, stół. Dobra, to stół. Dajmy może czarny. A ramę białą. I ja bym go dała tu. Tak, pozwolę sobie wskoczyć na stół. W końcu tutaj teraz ten. Tu damy białe, a to będzie czarne w drugą stronę. Weź tu. O. O. Dawaj tu.
Proszę. Dobra, tu jest część jadalna, powiedzmy. Ja wiem, to część jadalna trochę przesunęła dalej, wiecie? O, nawet o tak. Jaka muzyka tutaj dziwna dzisiaj jest? Wcześniej chyba nie zwracałam na to uwagi. Czy te okna... To się otwiera, dobra, więc nie mogę tego w tamtą stronę mocniej wsunąć. Okej, dobra, mamy to. I teraz tak, tutaj bym chciała dać ten narożnik. Materiał czarny. Nogi nie będą czarne. A kolory damy... Czerwony będzie. Drugi damy... Brązowy? Nie. O, może być. I detale białe. Co to są białe detale? Nie wiem, co to są białe detale, ale niech będą. Dobra, kup. I ten narożnik... Nie, tędy będzie raczej stał. Jeszcze pytanie, którędy oni sobie wejście chcą zrobić? Nie, myślę, że tak. Tutaj te drzwi zostawimy uchylone. Dobra, daj tu jeszcze ten stolik. Damy też czarne, żeby pasował, i białe nogi. W ten sposób, proszę. O, roślinek się zachciało. Ciemne drewno. A jakby te roślinki, wiecie co, dał tak. Pierwsze właśnie tu bym chciała dać. Na te właśnie takie łączenia, że tak to nazwę. Nie to. Chciałam, żebyś tak się obróciła. O, mamy tu jeszcze jedną, tak. Ja się chyba tu zbloczyłam lekko. I teraz tutaj daj. O. Dobra. I jeszcze taką dużą roślinę byście chcieli na czarnym tym. Czy... Właśnie tak patrzę, jakby tu ją popodwieszał. O. Ale zobaczymy, co oni tu jeszcze chcą. Biokominek. Biały metal dajmy. No taki spory ten kominek. Gdzie go mam tu przyczepić? A jakby pod telewizorem? O, włącz. No elegancko się robi. Dobra, co tu jeszcze? Lustro. No, z czarnym drewnem rama. Lustro to wiecie co, tak jak się wychodzi z domu, to powinno się na siebie popatrzeć. Ja na przykład nie mam lustra przy wyjściu do domu. No, ja ostatnio wyszłam jak wyszłam. Nieważne jak. Dobra, co to jest? Jakiś habaś. Dajmy tu czarny, ramę dajmy białą. Ile tych habaziów chcesz? Dwa. To ja bym dała jednego tu. Nie wiem, czy bym dwóch obok siebie nie dała. One chyba nie chcą stać koło siebie. No, tutaj jest to wyjście, nie? I tak średnio. Tu jest okno natomiast. A tu staniesz? Staniesz. No to stój. Tylko ja jeszcze ciebie przystaję, żebyś była w miarę symetryczna do siostry. Dobra. Kinkiet. Cztery kinkiety. Daj to białe, daj to czarne. No tutaj taki kolorek sobie wrzucamy. I to są cztery, tak? No tutaj mamy ten, ale jakby zrobił tak... No cztery to tak średnio mi to pasuje. Dobra, damy tutaj dwa. Pamiętajcie, że jeszcze oszczędzam na ten. Na farbę. Chociaż teraz się zastanawiam, czy jest sens tej farby. Dam sobie więcej. O, tutaj sobie dam tak nad każdym, wiecie? O. I jeszcze tutaj poproszę dwa takie same. Ale ja chcę tego kinkieta, co był. Czekajcie, ja chyba wiem, jak to można zrobić. Sklep. Właśnie. I kup. Daj tutaj jeszcze, o, tu jeden na środek i tu na środek. O, i będzie, czekajcie. No, i w miarę klimacik jest, żeby nie było. Dobra, teraz tu, bo tutaj mają jakieś dziwne rzeczy. Użyj, co tu jest? Wykończenie podłogi. No, chyba jodełka by pasowała jakaś, nie? Tam jodełki. Albo dajmy ten. Czekaj, bo nie widzę. Czego mi się to nie chce złapać tak, jak ja chcę? Dobra, podłoga jest. Teraz tu. Ja bym to zostawiła w cegle, wiecie? Jest cegła, niech będzie cegła. Tutaj tą część zrobimy. Ile tej cegły trzeba? Dobra, kupię jedną. Jak będzie za mało, to dołożę. I tak, mam rozumieć, że tu. O, mi... Albo ja nie widzę i nie wiem, gdzie to jest napisane, albo co.
Mogłam to wykończenie zrobić później. No nic, zrobię tak, jak będzie źle, to poprawię. Jak to ja, prawda? No powiem wam, że tutaj z tego salonu kuchni-jadalni jestem zadowolona. Nawet jak ja nie lubię takiego stylu osobiście, tak tu mi się podoba i w takim bym mogła mieszkać. Dobra, zatrybiło, super. I tu jeszcze oświetlenie. No w tym miejscu bym dała coś takiego... Nie wiem, czy to nie będzie za nisko. No dobra, ale dajmy. O, jeszcze kolejne rzeczki. Fotel tu chcecie. Myślę, że coś takiego może być całkiem spoko. Tutaj odwrotnie. O, jest jeden. Nie wiem, co oni tutaj chcą stworzyć. Aha, tu ma być ala biuro. Myślę, że to może całkiem nieźle pasować. I z czarnym szkłem. No tutaj robimy takie, wiecie, czarno-białe. Wszystko to niech i tak będzie. O, i teraz daj to tu. Co jeszcze potrzeba? Meble, okej. Okay. Lustro. A dajmy takie coś stojące. O. O matko, o panie. Gdzie ja ten żyrandol powiesiłam? Strasznie trudno mi się tutaj te żyrandole wiesza. Dobra, obrazy. A nie. Te. A w sumie niech stoi takie duże coś. A może z jasną doniczką? Dobra, postawmy stój. Tutaj. O, lubię takie. Lubię, fajne. Dajmy ten, dajmy duży i dajmy biały, żeby się na ścianie odznaczał ładnie. Proszę. Tutaj co mamy? Aha, jeszcze jeden taki napis byście chcieli. Może damy to i też w biały neonek. Tylko dam go tu. O. Dobra, co jeszcze? Dywanik. Okej. Dajmy taki większy. O, proszę bardzo. I co jeszcze? To. I białe. Ale nieduże. Zmieścisz mi się tu, bo ja bym chciała. O, bardzo dobrze. Dobra, więc na style już zrobione, ale tu jeszcze drzwi łazienkowe i tego typu sprawy widzę, że są. Wiecie co? Ja muszę wyjść. Chyba czarne drzwi by tu pasowały, ja wiem. No jakiś taki tu problem lekki widzę. Dobra, dajmy czarne. Czarne. To łazienkowe mają być, tak? Uchwyty białe. Detale mogą być białe. Rama czarna. Dobra, ale wróćmy tu i kolor szkło. Dobra, bo tak mniej więcej się daje do łazienki, że górne to widać, prawda? Dobra. Teraz drzwi wewnętrzne. Myślę, że zmienimy tylko tu na czarne. Uchwyty białe, rama czarna. I tyle. Dobra, i ja bym je postawiła w ten sposób. O, dobra. Teraz drzwi, o, czarne. A szkło dajmy jasne. No to fajnie będzie wyglądać, muszę wam powiedzieć. Spoko, naprawdę podoba mi się. I kolejne drzwi. Czyli mam rozumieć, że tu. Okej. Okay. I tak, teraz. Włącznik światła. Tam wszędzie są białe chyba, to tutaj też damy. O, niech będzie. I co? Toaletki ci się zachciewa? Dobra, kupię komputer, będzie prościej. Naprawdę, będzie mi to prościej kupić. Dobra, jest klawiatura. O, w tym domku, co teraz robię, też właśnie ten sam komputer kupowałam. Dobra. O, i tu mysz, proszę bardzo. I teraz tak, toaletka. No, w czarnym drewnie i szuflada, no też czarne drewno. Tylko tak, gdzie ja bym cię postawiła? Na razie cię postawię... postawię cię na razie tu. Ponieważ gdyż iż... Aha, tu się drzwi... No to z jednej i z drugiej się otwierają, to dobra. I co jeszcze? Skórzana pufka. Pewnie pod tą toaletkę, prawda? Więc tak, dajmy... Nie, tapicerka będzie biała, nogi będą czarne i detale będą białe. Nie, czarne, bo i takich nie widać. Dobra, i o tu. Jest, mamy to. Czy tutaj jakieś wykończenie się robi? Tak, tu się coś robi.
Też pójdę tu w czarno-białe, tak myślę. Metal jasny, szkło białe. Dobra, tylko ja się tu muszę... Może tędy przestawimy się? O, dobra, teraz się mieścisz. Mam nadzieję, że ja się z tym wszystkim pomieszczę, tak jak należy. Nie wiem, gdzie to ma stać. Stawię to na razie tu. Tu jest jeszcze otwarta szafa, uchwyty jasne, detale jasne i szkło jasne. Dobra, wiecie co? Ja się tu nie pomieszczę zaraz. Dobra. Chodzi mi o to, że... Nie pomieszczę się za groma. Podsuń się. Tu. Ciebie chcę przestawić tam. Powinnaś się zmieścić, tak? A ciebie chcę przestawić tu. No. Czy ty stoisz krzywo? Nie, ty chyba stoisz prosto. Jeszcze coś? Włącznik światła, okej. Proszę. Tu ci damy. I mamy jeszcze lampę sufitową. Dajcie ją na biało. Dziwna ta lampa sufitowa, ale okej. Włącz. Nie no, garderoba mi piękna wyszła. Dobrze, teraz tu. Płytki ścienne. Ja lubię płytki ścienne. I paczka paneli. Dobra. I co? Płytki. Nie, takie robimy. Tych też chyba ostatnio używam. Umywalka. I lustro tylko? Tak. No to dobra, to powiedzmy, że 5/60 mamy koncepcję, jak ja to chcę zrobić. To mogę sprzedać. Wróć do tego, daj to. Tutaj damy płytki. No nie jest powiedziane, ile czego ja mam położyć. Zacznijmy od tego. Dobra, odłóż. Daj to. Lubię układać panele w tej grze. Naprawdę, całkiem szybko i sprawnie to idzie. Dobra, tu cyk, 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 cyk. Trzeba kupić. Dajcie jeszcze jedne. O! I tak to mniej więcej będzie wyglądać. To możemy sobie już sprzedać. No i co? I podejście pod umywalkę robimy, nie? Instalacja wodna umywalki. No tak. Odkręć. Już zapamiętałam, że trzeba najpierw poodkręcać, jeżeli chce się umywalkę kupić i zamontować. Dobra, umywalka. Czarny, zlew biały. No jak takie sobie życzycie, to proszę bardzo. Proszę. No i dobra, co jeszcze w takim razie tu? A, jednak toaleta tu jednak będzie. Czemu ja tego wcześniej nie dojrzałam? Jakbym wiedziała, to tutaj byłyby też płytki. No dobra, no trudno się mówi. A teraz toaletę możemy kupić. Proszę bardzo, podstawa czarna. To jest pierwszy kolor, dobra, biały. Ale czy będzie problem? A nie, dobra. No nieraz jest problem, że zamontować, jak jest bardzo mało miejsca, wiecie? Dobra, możemy sobie otworzyć nawet. Chociaż powiedzmy, że tutaj to... tak, biały. Może jednak tu. Tutaj też w miarę na tych panelach pasuje, chociaż lepsze byłyby płytki, naprawdę. Dobra, tutaj dajmy wszystko białe. O. Możemy włączyć. A... Nie będzie tu żerondola? Ani nic? Dziwna toaleta, no dobra. W każdym razie, tak, dół mamy zrobiony z tego, co widzę, wszędzie wszystko. Tu możemy wejść. O! A czemu ja tej kolumny też nie zauważyłam? Ja nie wiem, co tu się wydarzyło. Ale zaraz, będzie się wszystko będzie zgadzać, tak? Tu nie? To zrobimy to tak.
O, i proszę bardzo jej oglądać odcinek. Dobrze, tu zrobione, tu też wszystko, wszystko. Dobrze, czyli możemy skoczyć na górę, zobaczyć, co tutaj dają. Oj, 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 coś mi się wydaje, że to jest zlecenie na 2 odcinki. Coś mi się tak wydaje. No dobra, robimy jodełkę. Mam, że jodełka mi się bardzo podoba osobiście. O, cyk, 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 tu. Patrzę, czy... Nie, to się nawet nie liczy, wiecie? W zleceniu. No ale nic. Dobra, to zrobione. Teraz drzwi. Teraz pytanie, bo drzwi łazienkowe. To będzie łazienka? Tak, tu jest umywalka i tak dalej. Tutaj łóżko, to będzie druga sypialnia. Dobrze, czyli drzwi łazienkowe to są wewnętrzne, okej. Okay. To tak jak mówiłam, zrobimy sobie to na czarno, tak jak na dole są te drzwi. I tutaj sobie wstawimy, dobrze. Tutaj łazienkowe drzwi poproszę. Też robimy tak jak na dole. I detale jasne, a to o. To czekajcie, bo tutaj musimy dodać te 3 ciemne. Okej. I ja bym te drzwi w tę stronę dała. Dobra. I tutaj, co tu ma być w ogóle? Jakieś sofy, te. Jeden fotel, jakaś komoda. Dobra. Tutaj ja bym, no ja bym dała, ale widzę, że gra mi nie chce dać. Ciemny brąz. Dobra, damy czarny. Nogi niech będą czarne, a damy tutaj sobie takie poduszki. O. A, to są detale. A to nie będą czarne, chyba lepiej wygląda jako czarne. Dobra, dajmy to... Ja bym tu chciała najpierw światło, bo ja po nocy nie umiem pracować. Jest tu jakiś żyrandol czy coś? A, tutaj jeszcze w ogóle jest żyrandol. Oni tutaj jakąś siłownię chcą zrobić z tego, co widzę. Może tu... O, można to włączyć? O, dziękuję. Coś przynajmniej widzę. To, o dobra, to siłownie się walnie tu. A tutaj dajmy ten fotel. Czarny. Poduszeczka zielona. Może ta zielona. I detale czarne, dobra. I tak, fotel ja bym dała sobie z tej mańki. O, tylko kanapę bym wtedy przesunęła bardziej tu. O tak. Dobrze, i teraz tak, drewniany stolik, no to takie jak na dole jest, tutaj idziemy w drugą stronę, tu będzie biało, nogi czarne. O, niech sobie gdzieś tu stoi. Teraz moduły zielonych ścian, tylko ja chcę to sobie kupić najpierw, bo ja mam wizję, że ja sobie to postawię tu w tym kącie. O, jeszcze komodę oni chcą, patrzcie. Czarne drewno, czarne. I detale białe. Dobra. Tylko teraz tak, gdzie tą komodę tu wsunąć? Ona nie jest duża, wiecie co? Ja bym ją... Robimy tak. Ja bym ją tu dała fotel, tu dała komodę. Albo odwrotnie. Odwrotnie chyba, nie? Będzie lepiej. O, a komoda tu. Dobra, nie jest źle. Fajnie byłoby, wiecie co, jakby oni tu dali... Dobra, kinkiety są. Kinkiety są białe tutaj. Dajmy... Tu popatrzę. Tu. I tu. Dobra. O, od razu jaśniej. I to całkiem nieźle wygląda. Przynajmniej dla mnie. Dobra, tutaj 3 takie i 3 takie. 1 na 1, 1 na 1. Dobra, może białe kwiatki, ciemne, białe drewno, bo tam na dole było czarne. Tylko tak, gdzie wy byście to chcieli? Ja się podejrzewam, że oni by chcieli to o tędy, tutaj 3 i tutaj 3. Tylko teraz to mi kinkiety przeszkadzają. Więc tak, kinkiety tu, na górę zapraszam. O. Proszę bardzo. I tak, ty tu. I dawaj, bo ja muszę kupić jeszcze 2 takie same. Mam nadzieję, że mi się to pomieści tak, jak chcę. Pomieści się, patrzcie, dobra. Fajna taka zielona dżungla w tym miejscu. Patrzę, że mi budżet zaczyna się kończyć.
ale to nic, znaczy kończyć. Nie kończyć, ale już jesteśmy przy granicy, że zaraz mogą się czepiać. Dobrze, i ławka, i rowerek. Ja się na tym nie znam, niech to wszystko będzie czarno-białe. Tylko tak, ławkę ja bym właśnie dała sobie o tu na przykład. Tak może. A natomiast rowerek... Ty już jesteś czarny, bardzo dobrze. Tu o tak, w tę stronę, żeby sobie patrzeć, co się dzieje w salonie. Dobra, i to miejsce mamy zrobione. Została nam, słuchajcie, tutaj łazienka. Tutaj nam zostało wykończenie sypialni. Czy na balkonie sobie coś życzą? Nie. Dobrze, to my to będziemy kończyć w następnym odcinku, bo bo się nie wyrobiłam, spore zlecenie, ale muszę powiedzieć, że podoba mi się. Jak naprawdę nie lubię takich otwartych przestrzeni tego wszystkiego, to tutaj mi się bardzo podoba. Dobrze, kochani, żegnam się z wami, dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka i widzimy się długo w kolejnym, tak więc trzymajcie się, no i cześć.